Otóż dla Polski bardzo ważne, i to jest absolutnie słuszne podejście, moim zdaniem, jest upominanie się o prawdę historyczną. Niektórzy mówią, po co się dopominać o tę prawdę historyczną? To był taki tekst profesora Marcina Króla. Dajmy sobie spokój z tym Katyniem, bo przecież nigdy nie zmusimy Związku Sowieckiego, żeby się przyznał w tej sprawie. To jest głupota polityczna mówić o tym Katyniu. Tak się złożyło, że jednak Związek Sowiecki częściowo, a Rosja wkrótce, w znacznie większym stopniu, przyznał się do zbrodni katyńskiej. Tak było w sposób najmocniejszy, najbardziej dobitny w 1993 roku w czasie wizyty prezydenta Jelcyna w Warszawie. To był niewątpliwy sukces polityki polskiej, bo nie możemy przedstawiać historii stosunków rosyjsko-polskich jako ciągu polskich porażek, naiwności, klęsk. Tak nie było. Tak tym bardziej muszę docenić zasługi tych, którzy spowodowali, przede wszystkim od czynnika społecznego, od tych prywatnych osób, które o pamięć Katynia się upominały, którzy spowodowali, że Rosja ostatecznie pod tą presją się ugięła. Ale ugięła się w specyficznych warunkach. Jeszcze raz to przypomnijmy. Na czym Rosji zależało najbardziej w 1993 roku? Nie na sprawie Katynia wtedy, tylko na rozbiciu ostatecznym tego rysującego się wciąż jeszcze na horyzoncie porozumienia polsko-ukraińskiego. Za to prezydent Jelcyn był gotów zapłacić pełnym przyznaniem się do Katynia, bo takie wtedy miało miejsce, pełne przyznanie do zbrodni katyńskiej, przeprosiny ze strony prezydenta Rosji. To był moment dobry niewątpliwie w stosunkach polsko-rosyjskich, ale nie wolno zapominać właśnie o jego kontekście politycznym. Jeszcze raz wróciła ta kwestia w sposób, powiedziałbym, szczególnie efektowny w czasie pierwszej wizyty Władimira Putina w Polsce. To było na początku roku 2002. Przypomnijmy, rządził już Sojusz Lewicy Demokratycznej po raz kolejny. Wydawało się, że no, po okresie takim, no, można powiedzieć, niepozbawionym napięć w stosunkach polsko-rosyjskich przychodzi czas jak najlepszych stosunków. Ogłoszone zostały Dni Nauki Polskiej w Rosji. A więc ocieplenie szło, można powiedzieć, pełną parą. Wizyta w Polsce, no wspaniała, właściwie jeśli idzie o deklarację ze strony prezydenta Rosji o uznaniu zbrodni państwa sowieckiego, nikt dalej się nie posunął. Przypomnę, że prezydent Putin skłonił głowę przed pomnikiem ofiar wywózek na wschodzie. Cały szereg gestów symbolicznych został wykonany. Ale ważne jest znów pytanie o cenę, którą Polska miała za to zapłacić. Ta cena została bardzo jasno przez prezydenta Putina wtedy określona, oczywiście nieoficjalnie. Tą ceną miało być przejęcie pełnej już kontroli nad polskim rynkiem energetycznym. Rosyjska firma Łukoil miała wtedy przejąć Naftoport Gdański, czyli dostęp, powiedziałbym, Polski do źródeł energii spoza Rosji. Ta transakcja, która była już bardzo daleko zaawansowana, została jednakże wskutek kłótni w elicie władzy SLD sparaliżowana. Nie dogadał się minister Kaczmarek z premierem Millerem i prezydentem Kwaśniewskim. W tym trójkącie doszło do jakiegoś konfliktu wewnętrznego, opisywanego mniej więcej półtora roku później na łamach Rzeczpospolitej i naświetlonego w ramach Komisji Śledczej Sejmowej w sprawie Orlen. To bardzo ciekawe światło rzuciło właśnie na te dwa lata wcześniejszą wizytę prezydenta Putina w Polsce, który po to przyjechał, żeby przypieczętować ten deal i nie doczekał się. I od tej pory powiało mrozem syberyjskim w stosunkach polsko-rosyjskich. Wcale nie od roku 2004, od Majdanu, od Kijowa. Pełne zamrożenie stosunków polsko-rosyjskich nastąpiło od końca 2002 roku, kiedy okazało się, że wskutek tej wewnętrznej kłótni do układu nie doszło, szczęśliwie dla Polski, i Rosja nie przejęła wtedy pełnej kontroli nad polskim rynkiem energetycznym, co sobie powetowała tą właśnie już wspomnianą przeze mnie nową umową w sprawie dostaw i tranzytu gazu przez Polskę, podpisaną przez Marka Pola w 2003 roku, w której Polska zrezygnowała praktycznie rzecz biorąc z pobierania opłat tranzytowych. Niemniej jednak ta kluczowa sprawa przejęcia kontroli nad polską energetyką pozostała niezałatwiona i Putinowi się to bardzo nie spodobało. Ta inwestycja polityczna, jeśli można tak powiedzieć, okazała się dla Polski niestety nieudana. Ukraińcy nie potrafili zagospodarować dobrze tej wolności, którą uzyskali. Okazało się to raz jeszcze argumentem na rzecz tezy tych, którzy mówią, no i po co wam z tymi Ukraińcami iść razem, skoro nic z nimi ostatecznie nie potraficie załatwić. Powtarzam te argumenty z pełną świadomością, że są to argumenty, których nie da się zbić łatwo. A jednak upieram się, alternatywy dla budowania tej osi Kijów-Warszawa nie ma, jeśli chcemy zabezpieczyć się od powrotu imperium na nasze tereny. I takie właśnie podejście do tej sprawy miał prezydent Lech Kaczyński. To nie jest łatwe zagadnienie, to nie będą łatwe sukcesy. Ale nie mamy lepszej możliwości. Musimy próbować dogadywać się z naszymi wschodnimi sąsiadami
Musimy próbować razem z nimi organizować strukturę bezpieczeństwa energetycznego. Przypomnę trzy szczyty energetyczne, które zorganizował prezydent Kaczyński z udziałem prezydentów Litwy, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu. Chodzi po prostu o zapewnienie możliwości budowy sieci przesyłowej ropy i gazu z basenu Morza Kaspijskiego przez Morze Czarne do naszego regionu. To oczywiście zostało przerwane przez rząd Donalda Tuska. Prezydent Kaczyński zabiegał także o to, by uwrażliwić opinię w Europie, do której Polska dołączyła formalnie do struktur europejskich od 2004 roku, na potrzebę dalszego poszerzania na wschód, wciągnięcia do Europy tych krajów, które za naszą wschodnią granicą leżą. Litwa weszła wraz z Łotwą i Estonią, ale Ukraina pozostała poza tymi strukturami. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj, właśnie teraz, dokonuje się następny akt tej tragedii czy tego dramatu w każdym razie, kiedy prezydent Putin najpierw zdecydował się umorzyć długi ukraińskie, czy dostarczyć Ukrainie, można powiedzieć, blisko miliarda dolarów właśnie w formie zachęty do zrezygnowania z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a następnie zagroził, że jeśli ta umowa zostanie podpisana, to Ukraina poniesie straty liczone nie w jednym miliardzie, ale w dziesiątkach miliardów dolarów i nastąpi całkowite zablokowanie możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego Ukrainy na długie dekady. Ukraina pozostaje najważniejszym krajem w regionie z punktu widzenia Rosji. Klucz do przyszłości całego regionu pozostaje nad Dnieprem. I w którą stronę ten klucz zostanie obrócony, od tego zależy także duża część naszej przyszłości. To rozumiał prezydent Kaczyński i chciał w tym kierunku działać. Przykładem takiego działania było m.in. przejęcie rafinerii w Morzejkach przez Polskę, wykupienie. Niezwykle kosztowne, także politycznie kosztowne, bo krytykowano w Polsce bardzo ten akt jako ekonomicznie nieuzasadniony, a jednak ten akt miał po prostu wzmocnić bliskość Polski i Litwy. Oczywiście odpowiedzią na ten akt było natychmiastowe spalenie części infrastruktury Morzejek przez nieznanych sprawców, rzecz jasna. To było jakieś ostrzeżenie, prawda, co może zrobić państwo kierowane przez ludzi ze służb specjalnych z tymi, którzy stoją na jego drodze. Ale wiemy, że Morzejki ostatecznie przynoszą w tej chwili ogromne zyski Orlenowi. Niestety zbliżenia politycznego to nie przyniosło wskutek radykalnej zmiany polityki wobec Litwy przez następców rządu Prawa i Sprawiedliwości. A więc można powiedzieć niepowodzenia tej próby budowania polityki niezależnej, suwerennej w oparciu o projekt utworzenia sieci państw rozumiejących potrzebę współpracy przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. To niepowodzenie jednakże sam prezydent Kaczyński w ostatniej rozmowie, jaką miałem z nim zaszczyt przeprowadzić, oceniał jako tymczasowe. Zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że Rosji w 2008 roku w sierpniu nie udało się osiągnąć zmarszu tego celu, który zamierzyła i że wtedy zablokowała ten cel Polska. To oczywiście było zdławienie pokazową interwencją militarną niepodległości Gruzji. Czołgi rosyjskie zostały zatrzymane w drodze do stolicy Gruzji przez interwencję dyplomatyczną, mimo że tak bardzo próbują to ukryć polskie media, także zachodnie media, przez interwencję dyplomatyczną polskiego prezydenta, który skrzyknąwszy swoich pięciu kolegów z Europy Środkowo-Wschodniej, zmusił dopiero do działania prezydenta Francji, wtedy przewodniczącego Unii Europejskiej. To było bardzo ważne i oczywiście to była dotkliwa porażka, powiedziałbym, symboliczna dla Putina. Nie udało mu się zrobić z Saakaszwili, z Gruzją, to, co chciał zrobić w roku 2008. Wtedy potrafiliśmy wystąpić solidarnie razem. Niestety ta solidarność została zrujnowana błyskawicznie w roku 2008 także przez nowy rząd polski, który ogłosił pierwszy raz inaczej, oficjalnie inaczej niż wszystkie poprzednie rządy, że najważniejszym dla nas i wyłącznym partnerem po stronie wschodniej jest Moskwa. To była deklaracja jasno sformułowana przez premiera Donalda Tuska już jesienią pod koniec 2007 roku i potwierdzona także przez wybór Moskwy na pierwszą stolicę, którą zamierzył odwiedzić po objęciu fotela premiera. Przygotowania do tej wizyty, o czym kilkakrotnie już pisałem, zbiegły się dokładnie z momentem najostrzejszego szantażu gazowego zastosowanego przez Rosję wobec Ukrainy. Pojawił się nie w Kijowie na znak solidarności z Kijowem w tej sytuacji, ale w Moskwie na znak solidarności z Moskwą. Minister Radosław Sikorski, żeby przygotować wizytę swojego patrona w Moskwie. I to przygotować ją na czas, w którym żadne cywilizowane państwo nie odwiedzało Rosji, bo był to czas kampanii prezydenckiej. Premier Tusk postanowił za wszelką cenę pokazać temu strasznemu Kaczyńskiemu, jednemu i drugiemu, że oni nie potrafili się spotkać z prezydentem Putinem, a on potrafi.
prezydent Putin za chwilę miał przestać być prezydentem, więc trzeba się było spieszyć, no bo formalnie miał tę pałeczkę przejąć Dmitrij Miedwiediew. To pokazywało stopień determinacji nowej władzy w Polsce do tego, by podporządkować interes państwa polskiego wewnętrznej rozgrywce, rozgrywce z PiS-em, z Prawem i Sprawiedliwością. To było już niestety szarganie imponderabiliów polskiego państwa, naruszanie jego podstawowych interesów w imię tej wewnętrznej walki, wewnętrznej rozgrywki. Ciąg dalszy przyszedł, jak państwo wiecie, w tragiczny sposób we wrześniu 2009 roku i kwietniu roku 2010. Mówię o tych dwóch datach razem, bo trudno je rozdzielić. Przygotowanie wizyty premiera Putina na Westerplatte miało charakter, powiedziałbym, ze strony rządowej oficjalnej, hołdowniczej manifestacji, czego na wieczną rzeczy, a raczej na wieczną niesławy pamiątkę pozostanie tekst w Gazecie Wyborczej ogłoszony na przywitanie Władimira Putina przez ministra Sikorskiego. Tekst, który zawsze należy cytować w takich okolicznościach. Tekst, który nie tylko potępiał całkowicie suwerenną, niezależną politykę Polski na wschodzie jako politykę mrzonek jagiellońskich, jak z szyderstwem pisał minister Sikorski, mrzonek, który określał II Rzeczpospolitą jako kłębek pokracznych sprzeczności, który nieuchronnie skazany był na klęskę, niezdolny do modernizacji, tak minister spraw zagranicznych rządu Polski mówił o państwowości polskiej okresu dwudziestolecia, ale który także stwierdził, że Rosja nigdy w swojej historii nie była tak demokratyczna i tak przestrzegająca praw człowieka, jak we wrześniu roku 2009. To był czas, przypomnę, kiedy właśnie na ramach tej samej wyborczej omawiano gdzieś tam na 12 czy 17 stronie taki incydent jak aresztowanie profesora historii na Uniwersytetu w Archangielsku za to, że opublikował książkę o gułagu w Archangielsku, gdzie opublikował nazwiska oprawców. No i oczywiście ich dane osobowe, wrażliwe, zostały naruszone. W ten sposób FSB musiało zareagować, prawda? Jednocześnie był to ten sam wrzesień 2009 roku, kiedy Siergiej Magnicki, prawnik rosyjski, który próbował wyjaśnić nieprawidłowości działania mafijnych firm, sterowanych oczywiście przez służby w Moskwie, dogorywał w więzieniu, miał miesiąc później umrzeć w tym więzieniu. Dwa tygodnie po wizycie premiera Putina na Westerplatte, tak hołdowniczo witanego przez ministra Sikorskiego, odbyły się po raz pierwszy manewry Zapad, według nowej formuły, prowadzonej odtąd co dwa lata. Teraz właśnie odbywają się po raz trzeci. Na tych pierwszych ćwiczono oficjalnie z udziałem polskich obserwatorów, którzy byli zaproszeni na te manewry, taktyczny atak nuklearny na miasto Warszawa. Ćwiczono także desant na infrastrukturę portowo-naftową na wybrzeżu Bałtyku. Po prostu ćwiczono atak na Polskę w najróżniejszych formach. Kiedy te hołdy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach ze strony polskiego rządu wobec Rosji osiągały apogeum, Rosja ćwiczyła taktyczny atak nuklearny na Warszawę. Być może najgorszym dziedzictwem tego września 2009 było umówione wtedy zaproszenie premiera Tuska do Katynia w roli konkurenta prezydenta Kaczyńskiego, nie w roli premiera polskiego rządu, który razem z prezydentem pojedzie uczcić 70. rocznicę największej zbrodni sowieckiej na obywatelach polskich, ale właśnie w roli konkurenta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wiemy, jak tragicznie skończyło się to rozgrywanie wewnętrznej rozgrywki polskiej przez rosyjskie władze, przez rosyjskiego premiera. Niezależnie od tego, jaki dokładnie miała charakter tragedia w samym Smoleńsku, jej początki odnajdujemy wtedy, właśnie we wrześniu 2009 roku. I oczywiście potem przychodzi po 10 kwietnia cała seria niezwykle błyskotliwych sukcesów rosyjskich. Sukcesów, które zapowiadał prezydent Kaczyński w tej ostatniej rozmowie, mówiąc, że spodziewa się teraz wielu sukcesów polityki rosyjskiej, tak a nie inaczej kierowanej, wobec tak wielkiej słabości aktualnych, można powiedzieć, liderów Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, kierowanych przez nową administrację prezydenta Obamy, politykę resetu. To oczywiście bardzo drastycznie obniżało możliwości prowadzenia polskiej polityki, aktywnej polityki na wschodzie. Ale prezydent Kaczyński uważał i podkreślał to, że oczywiście ta seria sukcesów przyniesie nieuchronnie w pewnym momencie po przekroczeniu pewnej krytycznej linii kontrakcję. Mam wrażenie, że właśnie dochodzimy do tej linii. Obama w roku 2010 na 17 września, wyznaczając datę symbolicznego porzucenia Polski przez Stany Zjednoczone, przypomnę, że to była data ogłoszenia decyzji o rezygnacji z planów budowy tarczy antyrakietowej w Polsce, ale w Syrii teraz okazało się, że ten region, w którym tak wielu Amerykanów upatruje ważny strategicznie region dla przyszłości amerykańskiego mocarstwa, została rozegrana w taki sposób, że upokorzona jest nie Polska, która nie ma tam żadnych interesów, ale upokorzony jest bezpośrednio prezydent Stanów Zjednoczonych i całe Stany Zjednoczone.
kiedy upokorzone zostały w sposób niebywały władze Wielkiej Brytanii, kiedy premier David Cameron zdecydował się przeprowadzić głosowanie w parlamencie w sprawie interwencji w Syrii i przegrał to głosowanie. Przegrał siłami lobby prorosyjskiego, które jest potężne zarówno w partii konserwatywnej, jak i w Labour Party. Niedawno, będąc w Londynie, miałem okazję zainteresować się odrobinę tą sprawą. Otóż to warto mieć także na względzie. Takie lobby prorosyjskie, proputinowskie, budowane są w każdym liczącym się kraju na świecie. Także w Polsce. Jakimś wskaźnikiem w tym zakresie, i o tym chcę także powiedzieć, może być symboliczna rola tak zwanego klubu wałdajskiego. To jest klub, można powiedzieć, znawców Rosji, którzy są dopuszczani do spotkania z samym Władimirem Putinem. Z Polski do tej pory to wyróżnienie spotkało 3 osoby. Dwie pierwsze nie budzą żadnego zdziwienia, ani nawet powiedziałbym żadnych podejrzeń. To jest premier Leszek Miller i redaktor Adam Michnik. Ważne, wpływowe postaci w polskiej polityce. Bardzo ważne. Ale trzecia postać na pewno musi budzić znak zapytania. Dlaczego ktoś taki został zaproszony? To jest pan Rozenek, sekretarz partii Palikota, rzecznik partii Palikota. To nie jest jakaś wybitna postać polskiej polityki. Nie jest to jakiś słynący na cały świat, czy nawet na Polskę, znawca Rosji. To był wyraźny znak, pieczątka. Czyja pieczątka i co znacząca, chyba nie muszę państwu mówić, jaką funkcję odgrywa ruch Palikota w polityce polskiej. I mam na myśli nie sprawy obyczajowe tylko, ale polityki, politykę zagraniczną także. Otóż mówię o tym, byśmy nie zapominali o sile wpływu tych lobby prorosyjskich i o tym, że jest to problem, z którym i my musimy się mierzyć. Problem, który ujawnił się z taką siłą po 10 kwietnia, kiedy okazało się, że sprawy wydawałyby się oczywiste, elementarne dla każdego obywatela Polski, nie są już oczywiste, nie są elementarne. Ludzie piastujący godność posłów na Sejm Rzeczpospolitej, niektórzy z nich mówią, że nie trzeba dochodzić prawdy o śmierci 96 obywateli państwa polskiego. To zjawisko nowe, każące się zastanowić właśnie nad zasięgiem tego prorosyjskiego lobby w polityce polskiej. Kiedy mogę usłyszeć tego samego, najczęściej pokazywanego eksperta od spraw lotniczych, przed panem Laskiem, który mówił na przykład, że raport generała Nodiny jest poza wszelkim podejrzeniem, jest po prostu wzorcem dobrze wykonanego, profesjonalnie wykonanego raportu na temat katastrofy lotniczej. I kiedy potem, odgrzebując na przykład sprawę właśnie wspomnianych ćwiczeń wojskowych, które były wtedy komentowane w prasie półgębkiem, no bo panowała euforia stosunkami polsko-rosyjskimi, ale jednak tygodnik Wprost, Rzeczpospolita, gdzieś tam na której stronie informowały, nawet minister Klich się dopytywał, czy to dobrze, że tak ćwiczą nasi bracia atak nuklearny na Warszawę. I wtedy właśnie ów ekspert od spraw lotniczych mówił, jak to zupełnie normalne, no a co mają ćwiczyć? Przecież to są typowe ćwiczenia normalne, o co tutaj hałas podnosić? Otóż myślę, że tego rodzaju konsekwencja w tłumaczeniu pozwala także wysnuwać pewne wnioski na temat umocowania takich ludzi. Takich ludzi jest w Polsce niestety więcej. Otóż to pokazuje, jak trudne zadanie czeka nas w walce o to, żebyśmy spod skrzydeł dwugłowego orła mogli znów wyjrzeć na światło dzienne. To zadanie, które jest jeszcze trudniejsze, jeśli przypomnimy sobie nie tylko wycieczkę na ćwiczenia czy instruktaż do przewodniczącego Czurowa, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej. Wycieczkę, na którą udała się nasza Państwowa Komisja Wyborcza, żebyśmy się uczyli, jak przeprowadzać wolne, demokratyczne wybory w naszym kraju. Przypomnę także z 25 maja dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina nakazujący Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, czyli spadkobierczyni KGB, zawarcie umowy ze Służbą Kontrwywiadu Wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety nie znamy szczegółów tej umowy, zasłaniają się tajemnicą działania służb specjalnych. Ale to ważne, że taka umowa między FSB a SKW została oficjalnie zawarta i nakazana dekretem przez prezydenta Rosji. Ważne także, i to także trzeba dostrzec, są usiłowania Rosji na razie niezrealizowane pozytywnie, ale trzeba je zauważyć w dwóch bardzo ważnych aspektach. To nie jest tylko kwestia gazu i odnowienia przez rząd Donalda Tuska umowy gazowej na katastrofalnych dla Polski warunkach i uzależnienie do roku 2037 od tych dostaw gazu. Ale chodzi mi o inne aspekty, które rzadziej są dostrzegane. To jest sprawa przejęcia zakładów azotowych w Tarnowie, największych w Polsce. O co chodzi? Dlaczego prywatna formalnie grupa Akron Wiaczesława Kantora chce przejąć azoty? Jeśli firma rosyjska przejęłaby te azoty, do których produkcji podstawowym paliwem jest gaz ziemny,
a więc mogłaby dostarczać tańszy gaz do produkcji tych nawozów, sprzedawałaby z całą pewnością najtańsze nawozy w Polsce, zlikwidowałaby w ciągu roku lub dwóch wszelką konkurencję w produkcji nawozów w Polsce. I po roku lub po dwóch nie tylko, można powiedzieć, zakłady przemysłowe, ale cała wieś polska znalazłaby się w uścisku sznura, którego końcówkę trzymałaby Moskwa. Na szczęście operacji, to trzeba przyznać, to na dobro tego rządu trzeba stwierdzić, że nie uległ tej presji. Szczyci się minister Sikorski, że znów jesteśmy częścią jakiegoś trójkąta, prawda, Berlin, Warszawa, Moskwa. Ten trójkąt niestety służy wyłącznie jako narzędzie nacisku Moskwy i Berlina na Polskę. W tym przypadku ten nacisk idzie bardziej z Moskwy niż z Berlina na sprawę znów kluczowo ważną. Chodzi, to był jedyny właściwie istotny temat ostatniego trójkąta królewieckiego w maju tego roku. Chodzi o to, żeby Polska zawarła umowę na odbieranie energii elektrycznej zbudowanej, właśnie rozpoczyna się ta budowa elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim. Ta elektrownia atomowa oczywiście nie jest potrzebna mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego, nie jest potrzebna także w najmniejszym stopniu Polsce w tej chwili. Wtedy uzależnimy się i od energii elektrycznej rosyjskiej, prowadząc dodatkowo, jeszcze to przypomnę, do storpedowania jeszcze jednego elementu dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, mostu energetycznego mającego nas połączyć z krajami bałtyckimi. Otóż wskazanie tych paru wrażliwych punktów, o których nasza prasa jakoś rzadziej mówi, albo jeśli mówi, to w sposób izolowany, połączenie ich razem oddaje obraz sytuacji, w której się znajdujemy, sytuacji niebezpiecznej, poważnej, ale sytuacji, z którą musimy sobie radzić. Nie możemy złożyć rąk i poddać się. Powiedziałem, że okres sukcesów Rosji niewątpliwie będzie zmierzał do końca, bo wywoła kontrakcję ze strony Stanów Zjednoczonych, także ze strony Niemiec. Nie mam żadnej wątpliwości, że do trwałej współpracy rosyjsko-niemieckiej nie dojdzie. Tę kurczącą się przestrzeń oddechu na mapie Europy, w oczekiwaniu, aż zmieni się mapa świata, aż zmienią swoją politykę Stany Zjednoczone po kompromitującej prezydenturze Obamy, musimy przygotować się do tej zmiany, musimy odbudować stosunki z naszymi wschodnimi, bliższymi i dalszymi sąsiadami, musimy przede wszystkim umocnić własne państwo i kontrolę nad nim, musimy wyeliminować siłę tych, powiem wprost, agentów wpływu, którzy działają nie na rzecz państwa polskiego, ale na rzecz innego, potężnego sąsiada. Dziękuję bardzo.